dobry wieczór, albo jeszcze dzień dobry. Mam nadzieję, że jesteście i będziecie się powoli zbierać. Wiem, że dzisiaj koniec majówki, ale liczę, że poćwiczymy dzisiaj razem. Zaraz zobaczymy, czy ktoś w ogóle jest chętny. Cześć, Iwonka. Dobra, jak jesteście już gotowi, to łapki w górę albo serduszko i działamy. Do dzisiejszego treningu będą nam potrzebna mata, ręczniczek i Ty, Twoja obecność i power, bo dzisiaj będziemy wolniej ćwiczyć z własnym ciałem, więc to nie będzie taki hardcore jak w piątek. Ok? Dobra. Daję Wam 5 minut na zbiórkę i działamy. Witam wszystkich. Ciekawe, ile z Was zostanie w tym momencie na treningu, a ile wchodzi zobaczyć, co ciekawego mam do powiedzenia. Ćwiczymy, ćwiczymy bardzo ładnie. Takie podejście mi się podoba, że ćwiczymy. Dobra. Dzisiaj, tak jak wspomniałam, będę potrzebne tylko maty i chęci. Chęci będą najważniejsze. Dzisiaj wzmocnimy całe ciało. Poślady, brzuch, ramiona, wszystko. Hello, Aleksandra, how are you doing? It's nice to see you. That you're working hard. Cześć, Madzia. Dobra. Oh, dobra, Ania, popatrz, może Cię zachęcę. Wiesz, to czasami jest tak, że ktoś patrzy i nagle się dołącza do treningu, więc kto wie, może się dołączysz. Dobra, cześć, Kamilka. Cześć, Ania. Zwarci i gotowi jesteście. I to jest cudowna wiadomość. Nie, no jasne. Rest day musi być, ja miałam w sumie półtorej dnia rest day, więc dzisiaj możemy już poćwiczyć. Bo jak dzisiaj zaczniemy, to kończymy dopiero w piątek. Harmonogram szybko powiem na przyszły tydzień, ale go znacie. Poniedziałki, środy, piątki, godzina 10 czasu UK, 11 czasu polskiego, wtorki, czwartki, niedziele, 19 UK, 20 polski czas, sobota, rest day. I taki jest plan, dopóki nas nie wypuszczą z domów. Czasami zapominam, że my jesteśmy dalej na tej kwarantannie. Po prostu już tak się przyzwyczaiłam. Okej, dobra. Możemy zaczynać. Słuchajcie, jest godzina 7, jeszcze 2 minuty. Ja robię łyk wody. Rozciągam się delikatnie przy Was. Patrzę, kto przybywa. Dobra, wy jesteście tak punktualni, że jak wybija ta 19, to wszyscy, którzy zawsze są, pojawiają się. Co do treningu będzie potrzebne? Nic, tylko mata, ręczniczek i woda. Nigdy nie ma wolnego, słuchajcie, w niedzielę, chyba że jest jakiś ekstrem, ale ja o tym mówię w piątek. Albo jakaś sytuacja by mi wypadła, że nie mogłam tego treningu przeprowadzić, ale trzymam kciuki, żeby do końca kwarantanny nie było takiej informacji. Nie kibicujemy z kanapy, tylko działamy. Delikatnie nóżka prawa, lewa i jedziemy. Ok? Nie ma co oglądać, lepiej ruszyć. Chociaż może mam nadzieję, że będzie tak, że siedzicie na kanapie, zobaczycie, jak ja fikam i się dołączycie. Dobra, wstajemy, głęboki wdech. Dobra, głęboki wdech. Ja jeszcze sobie tutaj powyłączam pewne rzeczy i możemy działać. Muszę włączyć timer na innym urządzeniu. Dobra. Gotowi? Głęboki wdech. Wciąż będzie muzyczka inna, ciszej, dlatego że nie chcemy, żeby nas wyrzucili z Facebooka, Insta. Głęboki wdech. Wydech. Mocny wdech. I jeszcze jeden. Hop. I marsz. Maszerujemy mocno. I delikatny truchcik. Kto nie może biegać, maszeruje. Spalamy to, co było w weekend, żeśmy się najedli. Biegniemy, biegniemy. 4, 3, 2, wahadło. Hop. Oddychamy. Głębokie wdechy, wydechy. 4, 3, 2, marsz. Hop. Zatrzymaj ramiona w górze i ściągamy kolana. Wydech. Zanim przystąpimy do części głównej, to musimy się rozgrzać. Hop. Mocny wydech. 4, 3, 2, kolanka side.
Jeszcze 4, 3, 2 i step touch. Step out, hop. I skręcamy się, hop. Wydech, mocno napięty brzuch od początku. Już się mną nie znienawidziła ten tekst, mocno spięty brzuch. 4, 3, 2, step out, hop. Noga tył, mocno spinasz pośladek, ok? I uderz delikatny cios. Hop. Pięknie. I łokieć, łokieć, łokieć. Super. I ręka przód. Szeroki marsz. Spokojnie maszeruj. Mam nadzieję, że się już zebraliście. Pięknie. 4. 3. Na Facebooka zawsze można przysłać. Na Instagrama też, słuchajcie, ale jak na niedzielę, to mam nadzieję, że ta frekwencja zostanie. 4, 3, 2, zatrzymaj ręce bok. Siedzisz w półprzysiadzie i tylko krążysz ramionami do przodu. Spokojnie na początek. Wydech. Możesz siedzieć na kanapie i też kręcić. Przez chwilę, zaraz się do nas dołączyć. I do tyłu. Op. Mocno rozgrzewamy całe ciało. Hop, hop. Przód i uginamy, hop. Spokojnie na razie. Wydech, jeszcze dajesz. 4, 3, 2, jeszcze 4. Hop. Zatrzymaj ugięte, nakładasz rękę na rękę i jedziesz. Bębele, hop. Uwaga na szczękę, w drugą stronę. Jeszcze raz, przód, mocno, 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 rozgrzewaj, rozgrzewaj. I przysiad, dół. Hop, stopy lekko na zewnątrz. Dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra. 4, 3, 2, trzymamy i siedzimy. Siedzimy, pięknie. Jak Wam minął weekend? Przyjemnie? To dodaj puls, żeby było jeszcze lepiej. Pulsujemy, hop. Zatrzymaj i saj, środek. Saj, środek. Hop, pięknie. Hop, możesz dać rękę. Hop. Spokojnie. Powiedziałam Ci, że dzisiaj będzie spokojnie. 4, 3, 2, i truchcik, biegniemy. Popierz przód. Kopiemy, kopiemy. Hop. I side, side. Hop. Oddychaj, dodaj ręce. Marsz, wdech. Łapiesz razem ręce, nadgarstki, hop. Jeszcze, bo trochę będziecie ćwiczyć w podporach. Ręce w bok i kręcimy. 4, 3, 2 i w drugą stronę. 4, 3, 2, do środka. Jeszcze hop, pięknie utrzymaj równowagę, kółeczko i luz. Słuchajcie, powiem Wam, jak będzie wyglądać dzisiejsza zabawa. 15 ćwiczeń po 30 sekund, 10 sekund przerwy, to będzie jako jedna cała runda. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić tych rund 3. Będę starała się dużo nie skakać Wam co chwilę góra-dół, tylko najpierw będzie góra, później trochę na macie i wrócimy do góry, ok? To tak w skrócie, więc będzie nam potrzebna mata, ok? Głęboki wdech. Przygotuj matę. Gdzieś z przodu, żebyś nie musiała po nią później daleko biegać. Pokazuję pierwsze ćwiczenie. Wchodzisz do przysiadu, ok? Jesteś w przysiadzie. Będzie raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, 3, 4. Na 2 odchodzisz nogą i wracasz. Tylko tyle. Ćwiczenie numer 2.
Aha. Wysokie kolana. Ćwiczenie numer 3. Hop. Prosta po skosie, ugięta, prosta, ugięta, prosta. Piątego Wam nie pokażę, bo wiem, że zapytacie się, co było, więc będziemy jechać na bieżąco. Gotowi? Zaczynamy za 10 sekund. Zejdź do przysiadu. Go. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Tap, tap, hop, hop. Jesteś cały czas w przysiadzie, ok? Jeśli zauważyłaś, że wód mi się rozwiązał, to prawda, ale ja skończę to ćwiczenie, będę miała 10 sekund i wtedy go zawiążę. Los. Głęboki wdech i high skipping, ok? Jedziesz wysokie kolana, proste plecy, brzuch. To nie ma wyglądać w ten sposób, to nie jest tego typu bieg. Proste plecy. Jeśli nie możesz, proste plecy i ściągasz kolano przez napinanie mięśni brzucha. Go. Dalej, dalej, góra. Oddychaj, oddychaj. Super. Pamiętasz? Ugięta cały czas. Stoisz na lekko ugiętej nocy. Głęboki wdech. Go. Lekko po skosie. Wdech, wydech. Hop. Łatwe wydawało się, a czujesz już? Pamiętaj, że znowu musisz mocno napinać brzuch. Wydech. Druga strona to samo. Działamy. Gotowi? Start. Hop. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Co tam? Czas nie przestajesz. Hop, hop. Jeszcze chwilę. Hop. Idealny workout na niedzielę. Nie za szybko, nie za wolno. Ok? Łączysz nóżki i jedziemy. Przysiad. Go. To jest taka rozgrzewka przed nowym tygodniem. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Dalej, dalej. Hop. Ok? Teraz będą szybkie nóżki. Ok? Dajemy radę, walczymy. Głęboki wdech. Go. Op. Mocno, mocno, mocno. Dalej, go. Wdech, wydech. Hop, hop. Szybkie nóżki. Bardzo szybkie. Jedziesz cały czas, nie przestajesz. Pomimo tego, że już możesz czuć się lekko zmęczona. Lub zmęczony. Go, go. Jeszcze. Walcz. Ręce za głową pokazuję kolejne. Przysiad. Hop. Przysiad. Hop. Ok? Start. Przysiad. Wydech. Dół. Góra. Wydech. Super. Hop. Dół.
zapinasz pośladek, ok? Działaj, działaj. Jak tam? Pięknie. Dalej, dalej. Galop. Góra. Hop. Wdech. Wydech. Druga strona. Start. Hop. Albo. Góra. Super. A myślicie, buty jak na złość rozwiązują, nie wiem czemu. Dalej, hop. Trzymaj równowagę. Jeśli nie możesz, to odstaw tą nogę. Wdech, wydech, wdech, wydech. Pięknie. Schodzimy na matę. Przechodzi do podporu tyłem i tylko pośladki do góry. Wydech. Mocno pracujesz. Hop. Powoli, spokojnie, nigdzie się nie śpieszysz. Wydech. Wydech. Super. Jeszcze, jeszcze walcz. Los. Kładziesz się na plecy i bioderka. Góra, otwórz, zamknij dół. Cały czas. Hop. Mówiłam wam, że będzie bardzo spokojnie, ale zarazem intensywnie dla naszych mięśni. Dalej, dalej, spokojnie walczymy. Dzisiaj nie chciałam, żebyście mieli gumę po to, żebyście poczuli, jak się pracuje z własnym ciałem. Zatrzymaj w górze i tylko krótkie pulsy. Nie ma odpoczynku. Pulsujesz. Góra. Zatrzymaj w górze, dalej trzymasz. I tylko na zewnątrz otwierasz. Nie ma przerwy. Otwieraj powoli. Hop. Wydech. Wydech. Cały czas. Mocno napięte pośladki. Trzymaj je mocno napięte. Cały czas. Nie puszczaj w dół. Jeśli nawet już delikatnie palą, walcz. Ręce pod tyłek. I teraz zobacz. Jak będziesz jechała w dół, to stopy są point. Jak będziesz wychodziła do góry, to flex. I jedziemy. Dół. Czyli palce obciągnięte, wracasz do góry, stopy flex. Point. Flex, powoli. Point, pięknie, flex. Dalej, dalej. Powoli, spokojnie, upajaj się tymi momentami, kiedy intensywnie pracują twoje wewnętrzne mięśnie. Go. Powoli, op. Super, zatrzymasz nogi w górze i teraz tylko ugniesz lekko kolana i wyobraź sobie, że dobijasz cały czas piłeczki, wzrok skierowany w sufit. Powoli, spokojnie oddychaj. Walcz, pięknie, hop. Wydech, wydech, super. Jeszcze. Wiem jak wy, ale ja poczułam. Teraz side, side. Oddychamy i side, side. Zobacz, robisz to w ten sposób. Tak jakbyś chciał sięgnąć w stóp. Oddychamy cały czas. Hop. Wydech. Wydech. Pięknie.
Pięknie. Wiesz, co znaczy podwójny pyk-pyk? Że masz czas na łyk wody i wracamy do góry. I teraz będzie jeszcze lepiej, bo nowa runda przed nami. Dobra, pięknie. Pierwsze ćwiczenie. Hajacyki, nie możesz skakać. Hop, hop, hop. Tylko tyle, ok? Ćwiczenie numer dwa. Przysiad, lift. Przysiad, lift. Ćwiczenie trzy oczywiście. Druga strona. Ok? Go. Hop, pajacyki. Tak? Wydech. Oddychamy. Mocny wydech. Hop, hop, hop. Nie możesz skakać, proszę bardzo. Masz kontuzję kolana. Nadwagę. Zawsze jest wyjście. Ale jedno wyjście jest najgorsze. Nic nie robić i narzekać. Mówię ci. Hop, hop. Pięknie. Samo się nie zrobi, chociaż bardzo bym chciała. Tak, mężu? Jedziemy. Go, do, lift, do, lift. Hop, lekko ugięta noga. Wychodząc do góry, napinasz mocno brzuch. Hop, do, start, do, start. Jeszcze chwilę, wydech, wydech, pięknie, go, do, druga strona, gotowi? Będziemy ćwiczyć bokiem. Pamiętaj, pośladek do tyłu nie pchaj w ten sposób, ok? Najważniejsze, żebyś nie robił tego, żebyś nie pchał kolan do przodu. Jeśli wychodzą ci poza linię stopy, minimalnie nie ma problemu. Tylko błagam Cię, Ty masz nie ćwiczyć tutaj kolanami, tylko życią. Hop, wydech, dół, wydech, hop, wydech, pięknie, hop. Powodzenia. Nic bardzo trudnego, czekajcie, żeby mnie na Insta było widać. Wypad w tył, wypad w przód, hop. Albo z uniesieniem kolana już działamy. A jeśli jest za ciężko, to robisz tak. Ok? Ciężko się zmieścić na Instagramie. Tym, hop. Na Facebooku łatwiej. Dół. Hop. Przód. Wersja trudniejsza. Hop. I dół. Spokojnie, powoli. Teraz będzie czas. Zatrzymaj nogę z tyłu. I pulsuj. Już, już. I hop. Cały czas ta sama noga. Cały czas. Powoli, spokojnie. Dobijaj. Jeśli płonie noga, na której stoisz, czyli u mnie lewa, to jak najbardziej cudnie ćwiczysz. Walcz, walcz, bo to nie koniec. Powiedziałam, żeby nie powoli. Przytrzymaj. W tej pozycji trzymasz. Ok, trzymaj. Wypięty poślad. Teraz noga będzie szła do boku. Go. Hop, dalej ta sama. Popatrz. Ciężko? Pali? Ja nie wiem, czy cię pali, bo nie słyszę. Pali? Dalej nie wiem, dlatego ćwiczymy. Jest ogień, bo u mnie jest. Mi już drętwieje. No jest okej. Walcz! Wydech. Ja zamykam oczy. Luz. Au. Au. Teraz to samo na drugą stronę paliło. Mam nadzieję, że tak. Walcz. Hop. Albo tu. Ok, złap pion, ciągniesz górę. Hop, zatrzymujesz chwilę, albo jeśli nie możesz złapać równowagi, idziesz przód i tył.
tył. Napiszcie mi później, czy w tej serii czuliście wasz tą dolną partię ciała. Bardzo mnie to ciekawi. Wiesz co teraz musisz zrobić? Szybko zatrzymać nogę z tyłu i pulsować. Go. Pięknie. Trzymaj. Hop. Nie śpiesz się. Nie śpiesz się. Spokojnie. Dociągnij ten ruch. Stopa do podłogi. Noga, na której stoisz, jest ugięta i jest w pół przysiadzie. Popatrz. Oddychasz. Tak samo pięknie napinasz teraz mięśnie brzucha. Przytrzymaj. Popatrz, jak trzymasz w takiej pozycji. Tułeczek wypięty, seksowny. Trzymasz go na napiętym. Okay, go. I teraz pytanie. Czy ze mnie się tak leje? Dlatego, że jak zawsze zjadłam ciupagę przed treningiem, czy po prostu ten trening jest też tak wymagający? Go. Set. Side. Pamiętaj, tyłek z tyłu. Nie wypychasz go do przodu. Spokojnie rzeźbisz swoje piękne ciało. Luz, trzepnij. A teraz będzie czas na tap. 5, 4, 3, 2, go, op. Trzepuj wszystko, co cię boli w tym momencie. Wytrzep to. Go, 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 trzepiesz, trzepiesz. Go, go, go. Już. Trzep, trzep, trzep. Jeszcze, jeszcze. Zaraz zejdziemy na matę, nic się nie martw. Ok, teraz jest. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Go. Raz, dwa, trzy, cztery. Hop, 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 hop. Raz, dwa, trzy, cztery. Pyk, 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 pyk. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Hop, 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 hop. Teraz znowu przysiad. Sorry, Bery, ale tak musi dzisiaj być. Raz, dwa, trzy. Góra. I tylko tyle. Na końcu robisz zdane pyk. Start. Raz, dwa, trzy. Góra. Raz, dwa, trzy, góra. Raz, dwa, trzy, pyk. Raz, dwa, trzy, hop. Raz, trzy i na cztery jesteś w górze. Pięknie. Aha, dełko, już lecimy na rozluźnienie. Po tym ćwiczeniu zejdziemy już na matę. Promise. Oddychaj, oddychaj. Ruch wahadełko. Pięknie. Otrzyj pod. Zejdź na matę. Przyjmij pozycję planku. I poczekaj na mnie w tej pozycji. Hej. Go. Plank. Jesteś w planku. Albo trzymasz planka, albo tylko kolana. Hop, pyk. Wydech. Albo pracujesz samymi kolanami w dół. Łopatki ściągnięte. Góra ciała jest mocna i stabilna. Oddychaj. Pyk. Pięknie. Teraz ćwiczenie. Robisz tak.
górę, wracasz ręce. Rozumiemy się? Go! Ręce, wracasz. Ręce, nogi, góra. Słuchajcie, to jest przepiękne ćwiczenie na wzmocnienie pleców. A jak macie słabe plecy, to niestety nie będzie Wam nic trzymać całego ciała. Wydaje się łatwe, a uwierzcie, mam nadzieję, już je czujecie. Luz. Przejdź do żadnej pozycji, bo ten czas mi tak z Wami mija, że runda numer 2 jest za nami, a trzecią zrobimy już całą na macie, ok? Go. Przechodzimy do pozycji. Do jakiej by tu mam pozycji? Spokojnie, nic się nie martwcie. Z pośladków wychodzisz do pompki i wstajesz. Z pośladków. Pompka, wstajesz, kładziesz kolana. Tak się po prostu dzisiaj pobawimy, ok? Do góry. Pierwsze ćwiczenie. Ćwiczenie numer 2. Pozycja side plank. Łokieć pod barkiem. Nie robisz tego. Całe napięte ciało. Będziesz ściągać tą nogę, która jest pod spodem. Jeśli nie dasz rady, to trzymaj, spróbuj i przytrzymaj, ok? Będziemy pracować nogą od spodu. Trzecie automatycznie będziesz robić drugą stronę, czwarte pokażę za chwilę. Gotowi? Wolno, powoli. Góra, hop, pyk, triceps, wychodzisz do góry, hop, wracasz, triceps, wychodzisz do góry, wracasz, hop. Możesz oczywiście zrobić pompkę w ten sposób, jeśli dasz radę. Luz, side plank. Pamiętaj, łokieć pod barkiem. Wciśnij mocno i napnij brzuch. Go. Czekajcie, ja sobie muszę na dwa matę. Jeśli jest Wam ciężko i łokieć Wam się wbija w podłogę, po prostu wtedy zwińcie matę na dwa. Pięknie. Nie dasz rady. Przytrzymaj powoli. Przytrzymaj. Super. A jeśli dasz radę, to jedziesz cały czas. Druga strona. Niektóre ćwiczenia wydają się łatwe, ale jak przychodzi je zrobić, to już nie jest tak fajnie, co? Jak wygląda. Pięknie, walcz. Trzymaj. Jeśli jest za ciężko, przytrzymaj. Hop. A jeśli w ogóle nie dasz rady ani tego, to trzymaj po prostu pozycję side planku, ok? Luz. Przejdź do klęku. Otwartego i teraz noga. Idzie. Góra, side. Pokażę na skosie. Prawa zaczyna. Go. Góra, side, góra, side. Ok, mocno napięty brzuch. Cały czas pracujemy prawą nogą. Ok? Boli kolano, w sensie twardo. Zechnij sobie matę na dwa. Stop. Góra, side. Góra. Wydech. Teraz kolano przy kolanie i odwodzisz nogę do boku. Ok? Tak, zapamiętaj, brzuch jest cały czas napięty. Powoli, dokładnie. Wydech, hop. Spokojnie pracuj tą nogą, hop. Oddychaj.
Zatrzymaj nogę. Możesz ugiąć tą rękę. Teraz będziesz prostować. Popatrz. Kik. Czekajcie, może tak się ustawię, będzie to lepiej widać. Zaczynaj, go! Jesteś tu, tu i kik. Ok? W ten sposób, jeśli możesz, wykonuj to w ten sposób. Ok, hop. Jak ci lepiej? Oddychaj, hop. Side. Byś kogoś kopała, nie powiem w co. I teraz, teraz tylko przytrzymaj tą nogę. Stopa flex. Trzymaj. Trzymaj. Trzymasz? Trzymaj. Fajnie, wiem. I wracamy do pierwszego ćwiczenia. Ta sama noga. Side. Górę. Hop. Walcz dalej o ten sam pośladek. Górę. Hop. Wytrzymaj tą serię. To jest killer na twoje pośladki. Hop. Góra. Start. Góra. Start. Hop. Los. Przygotuj się. Noga idzie do boku. Ok? Mocno spięty brzuch. Start. Żeby nie było, ćwiczę cały czas z tobą, żeby nie zostało mi zarzucone, że spoglądam, co robicie, ile was jest, czytam komentarze i nie ćwiczę. I nie odczuwam waszego bólu. Wytrzymaj! Jeszcze. Nie ukrywam, że mi ta mata przeszkadza. I teraz ostatnia faza. Przytrzymasz i będziesz kopać. Kogo chcesz, kopiesz. Trzymaj nogę i kik. Staraj się napiąć bardzo mocno mięśnie brzucha. Nogi też mocno napięte. Walcz. Hop. Set. Kik. Chcesz mieć zgrabne poślady? No niestety musisz się konkretnie namęczyć. Jeszcze chwilę wytrzymaj. Luz. Odpocznij, bo musimy to wszystko powtórzyć na drugą stronę. Jesteś ze mną, żyjesz? Dobra, to lecimy drugą stronę. Jesteśmy, słuchajcie, bliżej niż dalej. Hej, przygotowani? To samo. Góra, side. Góra, side. Start. Już, już. Hop. Kick. Musisz mieć cały czas napięte mocno ciało. Do góry. Nie ruszaj tu odcinkiem lędziowym. To nie jest to ćwiczenie. Mocno spięta. Tak jakbyś była w pozycji high plank. Tak samo ma być napięty twój brzuch. I tylko poślad. Super. Teraz noga do boku. W ten sposób. Pamiętasz. Gotowi? Go. Wydech. Oddychamy. Cały czas. Wydech. Wydech. Nie śpieszycie się dzisiaj nigdzie. Pamiętajcie, że każdy ruch przybliża was do tego, żeby mieć jędrną dupć. Hop. Możesz przejść na łokieć. I teraz utrzymujesz i kick. Wydech. Jeszcze nie. Go. Staraj się nie przechylać całkiem na bok, tylko trzymać mocno mięśniami brzucha. Hop. Oddychaj. Oddech jest bardzo ważny. Jeszcze. Męcz się, męcz. Podniech się leje, ale o to chodzi. Powolne ćwiczenia, uwierzcie, czasami działają cuda. Luz i od początku.
Mój mąż chyba zaraz zaśnie, tak jest dla niego intensywny ten trening. Go, góra, side. Ale uwierzcie mi, że to, co będziecie jutro czuć, to to będzie tylko wasze. Ale jakbyś miała siadać na ubikacji i kląć, to proszę cię, nie wspominaj mi źle. Hop, góra, hop, góra, hop, góra. Wydech, wydech, cały czas oddychasz, wracasz nogą, jak chcesz to odpocznij chwilę w tej pozycji, ale bardzo szybką chwilę, wróć i bok. Jeszcze, jeszcze, wydech, wydech. Mocno oddychaj. Działaj, działaj. Ja zamilkłam, bo się skupiłam na pracy swojego mięśnia. Go! I powiem wam szczerze, nad czym jeszcze mogę się wam przyznać? Nad jutrzejszym treningiem, bo już wiem, co będzie. Ale to ci powiem dopiero za chwilę. Go! I hop! Wydech. Oddychamy. Mocno oddychacie. Ostatnia seria. Walcz, chociaż ta noga jest mega ciężka. Jeszcze! Stało 10 sekund! Luz. Połóż się na plecach. Ostatnie dwa ćwiczenia, bardzo szybkie. Ok? Jedziesz, bang, bang, hop i już, już, już zaczynasz. Hop, hop, góra. Cały czas uderzasz. Wydech. Mocno oddychaj. Hop, hop, góra, 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 góra. Pięknie, odpocznij. Rozpiętki. Hop, jedna tak, druga tak, mniejsza i wstajesz, gotowa, go, hop i siadasz, odcinek lędziowy przyklejony, odrywasz, dalej, dalej, niżej, wyżej, jeśli nie masz rady wyjść niżej, wyżej rób cały czas, wersję pół. Hop. I wydech. Jeszcze dźwigaj. Cztery. Luz. Dobra, na koniec ostatnie ćwiczenie. Relaks stopali. Znacie. Cztery. Trzy. Nogi w górze. Go. Trzymaj. Trzymaj. Nie ma, że boli. Wytrzymaj. Łopatki ściągnięte, trzymaj. Jeszcze, jeszcze, trzymaj. Oddychaj. Luz i do planku. Dobra. Dobra. Gotowa? Polecimy z plankiem. Już, już. Trzymaj. Mam nadzieję, że trzymałaś. Trzymaj, trzymaj. Mocno napięty brzuch. Trzymaj. To już powinna być łatwizna dla ciebie. Pamiętaj, których błędów masz unikać. Pokazuję błędy. To nie jest dobry plank. To nie jest dobry plank. Łokcie pod barkami.
Minimalnie jak twój tyłek pójdzie w górę, jest ok. Ale nie może to być ta pozycja. Ani nie może to być ta pozycja. Jeśli jest bardzo ciężko, ugnij kolana i wtedy rób to w tej pozycji, ok? Wciśnij mocno pępek do kręgosłupa, napnij brzuch i trzymaj. Trzymaj, trzymaj, walcz. Głowa jest przedłużeniem ciała. Nie rób też tego. Tak nie robimy planku. Starasz się trzymać głowę w jednej linii. Ostatnie 30 sekund. Wytrzymaj! Dwadzieścia sekund. Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, luz. Zostań. Wchodzi grzbiet. I wydech jeszcze. Kładziemy się na plecy, przyciągasz prawą nogę do klatki. Oddychaj. Myślę, że nie każdemu akurat ten trening spasował, ale wiesz, jak go wplecicie w swoje dni treningowe, dla mnie idealnie. Niby nie skaczemy, przytrzymaj. Niby nie kombinujemy, a całe ciało intensywnie pracuje. A zobaczcie to, jak nie dzisiaj, to jutro. I noga side. Bardzo mnie ciekawi, czy będziecie coś odczuwać. Piszcie jak coś. Będzie mi miło. Zmieniaj. Wiecie, ile ja dostałam wiadomości cudownej, że załapaliście się na promocję jeszcze na Kuczaj Fitness i linie poszły w ruch. Bardzo mnie to cieszy. Pamiętajcie, do godziny 12 jeszcze możecie złapać promocję na 50 off na platformę, więc warto korzystać. Przyciągnij obie, złap za nogi, rozbujaj się delikatnie i usiądź. O, pięknie. Skarp się i wyciągnij. Powoli usiądź i kręg po kręgu do góry. Kręg po kręgu, pamiętaj. Głęboki wdech. Wydech. Wdech. I bok. Trzymaj do boku, trzymaj. Góra. I druga strona. Ja wam powiem, że moje ciało czuje, jakiego treningu danego dnia potrzebuje, a wy jesteście akurat na live'ach uzależnieni ode mnie i ja dzisiaj potrzebowałam właśnie takiego treningu, żeby się rozruszać na nowy tydzień. Prawa noga. I podczas tego treningu nawet myśleć o tym, co będzie się działo jutro. A będzie się działo. Prawa noga, teraz lewa. Przyciągnij. Wdech, triceps, przód, hop, puść swoje ciało luźno w dół, strzep wszystkie ostatnie złe emocje z tego tygodnia, wdech i trzy szybkie. Słuchajcie, mam nadzieję, że się podobało, że trening był może nie mega wymagający, ale dość fajny. I teraz taka rzecz, jutro spotykamy się o godzinie 10 i bardzo Was proszę, przygotujcie sobie hantelki, ale zaznaczam, to nie będzie trening z hantelkami,
tylko zmiksowany całkowicie trening i hantelki będziemy używać w pojedynczych ćwiczeniach, więc nie nastawiajcie się na cały trening z hantelkami, tylko hantelka będzie dodatkiem do pojedynczych ćwiczeń. Dlatego o to proszę, jeśli nie macie, nic się nie przejmujcie, zrobiliście to bez hantelek, więc jutro taki trening jest w planach. Coś innego, jeszcze takiego treningu nie miałyście ze mną, więc zachęcam, spotykamy się o 10:00 czasu, okej. Dobra, cieszę się Alinka, że się podobało, słuchajcie, bardzo mi miło, że tego typu trening też niektórym z Was się podoba. Na pewno no, to nie są jakieś hopo-hopo skoki, ale jak dobrze napniesz swoje ciało, to uwierz, jutro będziesz wiedziała, że masz na czym usiąść i będzie Ci ciężko. Okej? Okay? Dobra, ściskam Was bardzo, bardzo mocno. Jutro mamy 4 maja, jakby ktoś nie pamiętał, i spotykamy się rano. Słuchajcie, ja też jestem cała mokra, więc to znaczy, że to był dobry trening. O, bardzo, słuchajcie, mi miło, że tyle pozytywnych opinii, bo myślałam, że Was zanudzę, ale uwierzcie mi, że... Aha, brzuch jak skała dokładasz, genialnie, słuchajcie, brzuch jak skała. Ja Wam rzuciłam na Instagram, jak wyglądają moje linie treningowe na platformie Kuczej Fitness i od razu jeszcze raz Wam powtarzam, że te linie tylko tam zobaczycie, ja ich nie będę robić na live'ie. Dlatego powtarzam ostatni raz, do 12:00 czasu polskiego macie okazję złapać platformę Kuczej Fitness na minus 50. Kuczaj5 jest kod. Uwierzcie mi, a niedługo wchodzą fantastyczne nowe linie w wykonaniu naszej trójcy, więc będzie też się tam działo, więc polecam. Tyle Wam mogę powiedzieć. Beatka, nie nudy. Beatka, Ty właśnie wykupiłaś, co nie? Pożeracza popisałaś, więc bardzo się cieszę, że tyle osób złapało się za pożeracza. I powiem Wam szczerze, że to jest bardzo fajna linia, ale wymagająca. Pożeracz tłuszczu jest już wymagający. Brzuch jak skała można zacząć od podstaw. Ale jest mnóstwo też fajnych tam linii, więc łapcie jak możecie tą okazję i wykupujcie linie treningowe i wskakujcie na platformę Kuczej Fitness, bo promocja minus 50 nieczęsto się zdarza, naprawdę. To już naprawdę majowy weekend zaszaleliśmy i daliśmy Wam taką promocję. Dobra. Ściskam mocno, niech Was dupska jutro palą albo pojutrze i widzimy się rano o 10:00. Przygotujcie hantle, jeśli nie macie hantli, przygotujcie butelki z wodą i będziemy jutro działać totalnego miksa. Ściskam, spokojnej nocki. Trening będzie, aha, przepraszam, już mój mąż mi nawet tu podpisał, patrzcie, teraz mnie zatuczy. Ten trening, który dzisiaj, jeśli Wam się spodobał, chcielibyście do niego wracać, ja do niego muszę jeszcze wymyśleć nazwę, ale to mi zajmie niedłuższy czas. I od kiedy będzie mąż mój kochany na YouTubie? Już dzisiaj będzie dostępny na YouTubie, więc będziecie mogli sobie go odtwarzać, kiedy będziecie chcieli i kiedy Wam przyjdzie ochota wzmocnić Wasze mięśnie porządnie. Więc pamiętajcie, Karolina Sobala Fitness Trainer, subskrypcja tego kanału daje Wam dostęp do fantastycznych treningów. Boże, mi się dzisiaj ładnie rymuje. Dobra, ściskam Was mocno, buziaki.